Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Z Zakółka. Szanowni Państwo, wiosna przyszła, całe rzesze rowerzystów wyjechało na miasto. Zatem w dzisiejszym odcinku przypomnijmy sobie o bezpiecznym poruszaniu się rowerem, o obowiązkowym wyposażeniu roweru, jak i nas kierujących. Z takimi pytaniami udałem się do Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Suwalskiej Policji. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry Panie Naczelniku. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa również serdecznie. Panie Naczelniku, przypomnijmy widzom, jakie obowiązkowe wyposażenie powinno być roweru. Coraz większa ilość rowerzystów porusza się po naszych drogach powiatu suwalskiego. Jeżeli chodzi o wyposażenie roweru korzystającego właśnie z drogi, wygląda następująco. Pojazd taki powinien być wyposażony w światła odblaskowe, obowiązkowe z tyłu, jak również światło barwy czerwonej z tyłu, światło odblaskowe z przodu, a w porze wieczorowo-nocnej powinien również posiadać światło przednie barwy białej lub żółtej selektywnej, no obowiązkowo również światło z tyłu barwy czerwonej. Również w takim rowerze, jeżeli chodzi o wyposażenie, powinno znajdować się dzwonek oraz jeden sprawny hamulec, nożny lub ręczny. Tak jak Pan słusznie zauważył, coraz więcej rowerzystów jest na naszych drogach. Przypomnijmy również, jakie zasady bezpiecznego poruszania się rowerzysty powinny być zachowane. Kierujący rowerem, poruszając się po jezdni, powinien mieć na uwadze to, iż jeżeli występuje po tej samej stronie ścieżka rowerowa, powinien właśnie poruszać się ścieżką rowerową. Jeżeli ścieżka rowerowa jest po przeciwnej stronie, może poruszać się oczywiście po jezdni z uwagi na to, iż znaki drogowe, które są na tej ścieżce rowerowej po drugiej stronie, nie będą dla niego widoczne. Jeżeli kierujący porusza się chodnikiem, są trzy uwarunkowania, w jakich przypadkach może poruszać się. A więc pierwszym przypadkiem jest są warunki atmosferyczne, które występują na drodze, czyli jeżeli jest silny wiatr, opady deszczu, śniegu, nawierzchnia jest oblodzona, może poruszać się chodnikiem. Jeżeli prędkość dozwolona jest powyżej 50 km, i szerokość chodnika jest powyżej 2 metrów, może również poruszać się tym chodnikiem, jak również kierujący poruszający się z dzieckiem do 10 lat może poruszać się również chodnikiem. Przypomnijmy może też, jak kierujący rowerem powinien się zachować na skrzyżowaniu, czy można przejeżdżać przez pasy, czy przeprowadzać rower, w jakich to sytuacjach? Oczywiście, jeżeli jest to przejście dla pieszych, no tutaj obligatoryjnie powinien kierujący rowerem zejść z tego roweru, przeprowadzić ten rower przez przejście dla pieszych. Jeżeli jest ścieżka rowerowa, jak najbardziej uprawnia takiego rowerzystę do przejazdu przez taką ścieżkę rowerową. Kierujący pojazdami silnikowymi jak najbardziej mają ustąpić pierwszeństwa dla takiego rowerzysty. No tutaj akurat dość sporo zdarzeń właśnie było w poprzednim roku, 12 zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów i najczęstszą właśnie taką okolicznością w tych zdarzeniach drogowych było nieustąpienie pierwszeństwa przez kierujących na przejazdach rowerowych. Było ich 8, zaś 4 przypadki właśnie były z winy właśnie kierujących rowerami, gdzie nie ustąpili pierwszeństwa przejeżdżając przez skrzyżowania, przez przejścia dla pieszych. Jakie zasady powinny być zachowane przy poruszaniu się poza obszarem zabudowanym? Poza obszarem zabudowanym cyklista, rowerzysta może poruszać się po jezdni. W przypadku, gdy pobocze jest bardzo złej nawierzchni, nie ma możliwości poruszania się poboczem. Jeżeli jest pobocze
dobrym stanie jak najbardziej i według przepisów należy poruszać się właśnie poboczem. Aby nie utrudniać ruchu dla innych kierujących właśnie pojazdami silnikowymi, aby no, nie doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego z udziałem właśnie rowerzysty i pojazdu. Jazda o zmierzchu wieczorną porą, prawda, w nocy, czy jakoś dodatkowo należy się wyposażyć? Jeżeli chodzi o wyposażenie takie dodatkowe, czyli kamizelki, nie jest obowiązku, aby ten kierujący rowerem posiadał, z tym, że no, dla własnego bezpieczeństwa proponowałbym, aby no, kamizelkę założyć. No, osoby piesze obowiązkowo mają mieć obowiązek właśnie poruszania się poza terenem zabudowanym w porze wieczorowo-nocnej w kamizelkach odblaskowych. No tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, kierujący poza terenem zabudowanym obligatoryjnie musi posiadać światła z przodu, czyli światła barwy białej lub żółtej selektywnej. Mogą to być światła diodowe, ewentualnie impulsowe, jak również z tyłu światło barwy czerwonej, właśnie widoczne dla innych użytkowników drogi. A poza miastem, którą stroną jezdni się poruszamy? Oczywiście tak jak w mieście, tak i poza miastem, prawą stroną jezdni. Tak obserwując rowerzystów w naszym mieście i rowery, jakimi się poruszają, w różnym stanie technicznym te rowery są, jakie konsekwencje może mieć rowerzysta w związku z brakiem tego wyposażenia, o którym pan mówił? Jeżeli chodzi o to wyposażenie, czyli stan techniczny roweru, za to wykroczenie, no, można nałożyć mandat karny w wysokości od 200 do 500 zł. Również jeżeli chodzi, bo czasami bywały takie pytania, czy rowerzysta poruszając się po ścieżce rowerowej, po jezdni, prowadzi ten rower korzystając z telefonu komórkowego, również jest to wykroczenie, z tym, że bezpunktowo. Za to wykroczenie jest mandat, tak jak dla kierujących pojazdami silnikowymi, w wysokości 200 zł. Czy korzystanie ze słuchawek również traktowane jest jak korzystanie z telefonu? No nie, no korzystanie z słuchawek akurat nie jest tutaj ujęte w taryfikatorze i nie jest to wykroczenie. Choć myślę, że słuchanie muzyki podczas jazdy i wyłączenie się, że tak powiem, z dźwięków zewnętrznych zdecydowanie naraża nas na niebezpieczeństwo. Dokładnie, no należy w taki sposób słuchać, aby też i słyszeć innych użytkowników drogi, powiedzmy jakichś pojazdów uprzywilejowanych, które poruszają się na sygnałach i tak dalej, aby nie doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego. Nie wspomnieliśmy jeszcze o jednym elemencie podnoszącym zdecydowanie bezpieczeństwo, to jest o kasku, prawda, chroniącego głowę naszą. Jest to wyposażenie obowiązkowe? Aktualnie nie jest to wyposażenie obowiązkowe, z tym, że no, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, no, proponowałbym, aby jeżeli ktoś posiada taki kask, no, zakładać, no wiadomo, podczas zderzenia, ewentualnie chroni to naszą głowę, nasze zdrowie, życie. Jeszcze zapytam, czego zabrania się rowerzyście? Rowerzyście zabrania się jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, dopuszcza się jazdy obok rowerzysty lub jednośladu, wtedy, gdy nie utrudnia to ruchu innym użytkownikom drogi. Również rowerzysta powinien mieć jedną rękę przynajmniej na kierownicy oraz nogi na pedałach lub podnóżkach. Nie powinien też czepiać się innych pojazdów podczas właśnie jazdy rowerem. A czy rowerzysta może wyprzedzać na przykład pojazdy inne? Tak, rowerzysta może wyprzedzać pojazdy oczekujące w korku z prawej lub lewej strony tych pojazdów. Ma właśnie tutaj uprawnienie takie, że może jak najbardziej wyprzedzać. No należy, wiadomo, pojazdem silnikowym czujnie podróżować, mieć się na baczności i sprawdzać lusterka, aby nie doszło do zdarzenia. Jest, tak jak mówiłem, jest bardzo duże natężenie w takie ładne dni, gdzie rowerzyści podróżują, poruszają się po drodze. No i trzeba właśnie z uwagi na to konsekwentnie patrzeć na lusterka, na drogę, gdzie poruszamy się. A jak kierowcy samochodów, w jaki sposób powinni zachowywać się, gdy zobaczą właśnie grupę rowerzystów, jednego rowerzystę? No również powinni wzmóc czujność, bo wiadomo, rowerzyści czasami przejeżdżają dla skręcających pojazdów w prawo bezpośrednio na przejściu dla pieszych z ich strony prawej. No też no, należy zachować rozwagę i
patrzeć na drogę, aby nie doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego. Po prostu rowerzysta pojawia się nagle, to nie jest pieszy. Tak, tak. Nagle pojawia się, wiadomo, z większą prędkością jak osoba piesza. No należy, tak jak tutaj wcześniej mówiliśmy, aby no, zachował szczególną ostrożność ten kierujący pojazdem. No jak również sam rowerzysta też powinien zachować ostrożność, bo wiadomo, no, życie, zdrowie jest jedno. Mimo, że ma pierwszeństwo, ale czasami lepiej zahamować, zatrzymać się, puścić ten samochód. Dokładnie, dokładnie. Raczej szanse ma nikłe w zderzeniu. No szanse nikły, wiadomo, no szkoda życia i zdrowia naszego. Tak jak Państwo słyszeli, wiele rzeczy jest podnoszących nasze bezpieczeństwo podczas poruszania się rowerem po drogach, jak i ścieżkach rowerowych. Dlatego warto je stosować, aby cały sezon rowerowy przebiegł nam bezpiecznie i miło. Ja dziękuję za rozmowę. Dziękuję również Państwu serdecznie. Dla wielu Państwa zapewne było to tylko przypomnienie, a może dla niektórych całkiem nowe wiadomości. Dlatego stosujmy się do tych wszystkich zasad, o których była mowa, abyśmy mogli ten cały sezon rowerowy przejechać bezpiecznie. A tak dla rozluźnienia kilka filmików z udziałem rowerzystów znalezionych w sieci. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam Państwa na rowery, gdy tylko pogoda na to pozwoli. Bardzo fajny sposób na spędzenie wolnego czasu, jak i poprawienie swojej kondycji. Dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień.